Witam serdecznie w kolejnym filmie poświęconym elaboracji amunicji 308 Winchester na przykładzie karabinu Sabbati STR Sport. Dziś zajmiemy się parametrem, który nazywamy Headspace. Ja mam na imię Marcin, zapraszam na film. OK, zacznijmy w takim razie od narzędzi, jakie będą potrzebne do określenia, wymiarowania headspaceu oraz jego regulacji. Czyli tak, no generalnie, ja używam matryca. Jest to matryca Body z zestawu Readinga Competition w oprawce hornady. Używam również tego typu zestawu Competition shell Holderów. W środku znajduje się 5 Shellholderów. One różnią się wysokością. Najniższy ma plus 2000 cala, kolejny 4000, 6, 8 i tysięcznych cala. Czyli taki zestaw, bardzo wygodna sprawa. Mam tutaj łuskę. Jest to łuska odstrzelona, także ona już ma ten headspace, ma head space ma już odpowiednio duży. Do tego suwmiarka z komperatorem, ale tym razem do headspaceu. To jest komperator do kalibru 300. 8 o średnicy d 400 tysięcznych cala. No i jakieś smarowidło, ja to używam takiego wosku. Tak on wygląda. Także tego typu sprawa. Co to właściwie jest ten headspace? Na rysunku tutaj Wam pokazuję, jak wygląda właśnie headspace na przykładzie łuski, jest to rysunek po lewej stronie. Po prawej stronie mamy komorę nabojową wymiarowaną zgodnie z normą sami, gdzie mamy określone wymiary wymiar nominalną oraz pola tolerancji headspace'u. Czyli krótko mówiąc, jest to wymiar, który zawiera się pomiędzy mniej więcej tym tą płaszczyzną, ta płaszczyzna jest wyznaczona przez średnicę 400 tysięcznych cala, a denkiem łuski. Jest to bardzo ważny parametr, ponieważ wpływa on na funkcjonowanie broni. Generalnie chodzi o to, że Zbyt duży headspace może będzie, będzie powodował problemy z zaryglowaniem zamka. Zamek będzie się szybciej zużywał, zwłaszcza powierzchnię tutaj zerygla, które widzicie tutaj od tyłu. To samo będzie się działo w komorze nabojowej, w komorze zamkowej. Także headspace nie powinien być za duży, a tym powod strzelaniu może być problem z ekstrakcją łuski. W skrajnych przypadkach czasami dzieje się coś takiego, że potrafi nam zostać odseparowana denko, denko łuski, no i praktycznie mamy krytyczną awarię broni, która powoduje tym, że możemy sobie karabin zabrać do domu i próbować wydłubać resztę łuski bez denka, A najczęściej kończy się to niestety wizytą u rusznikarza. OK, dobra, zaczynamy w takim razie zabawę. Matrycę wkładamy do prasy, następnie biorę shell holder z wymiarem plus 10 tysięcznych cala, montuję w prasie, i podnoszę do góry tłok. Do tego stopnia, aż yy, holder dotknie spodu matrycy i wkręcam go minimalnie mocniej, tak żeby było lekkie przełamanie tutaj prasy, które usunie nam ewentualne wszystkie luzy, które są tutaj w tym układzie. I w ten sposób jest prawidłowo ustawiona matryca. Ok. Na razie łuska nie jest sformatowana, więc Zamontuję ją w karabinie. Oczywiście, tak, zamek. Z zamka wyciągamy iglicę razem ze sprężyną. Ja również mam usunięty tutaj wyrzutnik, tak żeby po prostu nie było żadnych dodatkowych sił, które by nam wpływały. I wsuwamy na naszą łuskę do komory nabojowej i patrzymy, czy dźwignia nam się zamyka. Jak widzicie, Musiałbym bardzo mocno dopchnąć, co mogłoby skutkować, że byłby problem z ekstrakcją tej łuski. Dobra, wyciągamy. A sam zamek bez łuski, zobaczcie. Faktycznie rzecz biorąc, bardzo delikatnie się zamyka. I nasza łuska musi być tak sformatowana, te ramiona muszą być tak zbite. Czyli ten headspace musi być odpowiedniej odpowiedni tak, żeby ten zamek właśnie w ten sposób się zamykał. Dobra, zmierzmy w takim razie tą łuskę, jak ona wygląda. Może najpierw wyzeruję, sprawdzę wyzerowanie. Dobra, suwmiarka wyzerowana. I headspace tej łuski w tej chwili wynosi przecinek. O, dobra, 1,624. Ok. Zapamiętajcie. Smarujemy naszą łuseczkę delikatnie, nie za dużo, ponieważ zbyt dużo smaru też wpływa negatywnie nam na formatowanie. Dobra, łuska została sformatowana. Wytrę ją z smaru. Dobra, zmierzmy ją. To tylko, tylko dla ciekawości ją zmierzę. Może być sytuacja taka, że ta łuska nam się w tej chwili wydłuży. 6,626,5. OK. Dobra, montujemy do karabinu. Ja po prostu tutaj wkładam na pazur wyciągu. O, w ten sposób. I wsuwamy do zamka. Znaczy, do komory nabojowej. I zobaczcie, już dźwigienka, dźwignia, dźwignia zamka, już nam zaczęło opadać, ale nadal jest jeszcze opór. Dobra, wyciągamy. Zmieniam szelholder na niższy, czyli będziemy mieli łuskę bardziej skróconą. Ramiona będą mocniej zbite. Teraz założyłem szelholder o wysokości 8000. Ponownie smaruję. Pamiętajcie, smarowanie to podstawa, bez tego niestety, ale będzie problem z potem może się łóżka zakleszczyć w matrycy. Co ważne przed pomiarami tego typu tak samo trzeba dokładnie wyczyścić komorę komorę nabojową, również matryca musi być idealnie wyczyszczona, po to, żeby nie było żadnych tutaj jakiś zakłóceń. Dobra, montuję z powrotem. No i jedziemy. No niestety jeszcze. To jeszcze nie jest to, do czego dążymy. Dobra, zmieniam shell holder. Teraz będzie 6000. Smarujemy. Tak tutaj. Ja smaruję tutaj w górnej części. Nie smaruję tutaj ramion łuski. OK. No, już się zamyka, ale ja bym jeszcze minimalnie. Ale już już, już jesteśmy bardzo blisko. Zmierzę, jaki jest headspace. No headspace mamy w tej chwili. Tak jak tutaj widzicie 1,625. Dobra, weźmiemy w takim razie jeszcze czwóreczkę założymy, czyli plus 4000 tysięczne. Delikatnie smaruję. Dobra. No zobaczcie, już jest praktycznie, że biorąc, to, co, to, do czego dążyliśmy. No jest może minimalnie troszeczkę ciaśniej, ale to już bym, już bym to zostawił. Tak, ja już bym to zostawił. Tutaj już jest naprawdę nie, niewielka, niewielka różnica. Zmierzmy w takim razie, ile wynosi ten Headspace. No i tu mamy. 1.624 Weźmy dla przykładu łuskę, którą wcześniej przygotowywałem, która jest fabrycznie, to jest łuska, która nie była strzelona fabryczna. Zmierzmy ją, zobaczmy, ile ona ma. Zobaczcie, ona jest bardzo blisko 623,5. Także praktycznie rzecz biorąc, to jest nowa łuska fabryczna, a to jest łuska, która już została przez nas sformatowana. I ona ma wymiar 624,624, 624 mniej więcej o, teraz się ustawiła o 624. Także praktycznie rzecz biorąc, fabryczne łuski są, komora, komora nabojowa w tym karabinie, jest praktycznie rzecz biorąc, identyczna jak w przypadku zgodna z normami, z normami sami. Bo tak jak jeszcze tam mamy wymiary od 600. 26 teoretycznie, tutaj powinniśmy mieć 627 627 do 634, jeżeli chodziłoby o łuskę, a jeżeli chodziłoby o komorę nabojową, to mamy od 630 do 640. Także tutaj, a tu mamy 624. Także ta komora jest dosyć, taka trochę ciasna, ale jak widać Lapua robi łuski właśnie w tym wymiarze. No dobra. No i teraz mamy już ustawioną, wiem, wiem że tak, tam, na tej matrycy stosując shell holder z zestawu Competition plus 04000 cala uzyskam właściwy headspace dla swojego karabinu Sabati i, tego, i przy formatowaniu łusek, po prostu tej body, czyli tej części butelkowej łuski i zbiciu ramion uzyskam właściwy parametr, który na pewno będzie dobrze funkcjonował w tym karabinie. Ja jeszcze zrobiłem taki mały eksperyment. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj nakleiłem na tą łuskę. O, teraz widać kawałek zwykłej taśmy klejącej, takiej biurowej, zwykłej taśmy, żeby zwiększyć jej długość, czyli ten hits. Zobaczmy teraz z tą taśmą, jak się będzie reglował zamek. O, widzicie? Cieniutka taśma. Zobaczcie, jaki opór stawia. Zobaczmy na pomiarach, jak to wyszło. Pamiętajcie, tam było 624. Sówmiarka wyzerowana. Półtora tysięcznej. cala jest różnicy łuska z taśmą klejącą i bez. Ale już na zamku te półtora tysięcznej cala. Zobaczcie. Już powoduje, że ten zamek reguluje się z oporem. Zdejmę tą taśmę. O, widzicie, jest tu jednak klejona cieniutka, cieniutka taśma. Zdejmę ją. O, I zobaczcie teraz bez taśmy. Widzicie? Pomiar. 40, 600, 624 000. Ok, w tym filmie to będzie wszystko. W takim razie mam nadzieję, że sprawę udało mi się wyjaśnić wam w miarę logicznie i jesteście w stanie zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi. Pamiętajcie, bardzo ważny parametr. Trzeba łuski formatować po strzelaniu. Tak, żeby po prostu broń funkcjonowała prawidłowo, oraz przedłużycie jej życie. Żeby elementy, tak jak rygle, nie wycierały się nadmiernie. No i to jest dla własnego bezpieczeństwa, żeby te łuski nam się nie, oddzieli, nie roz, rozdzieliły żeby nie było problemu. Na tym kończę. Jeżeli film Wam się podoba, to tradycyjnie poproszę, kciuka w górę, zachęcam do komentarzy. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu kanał jest lepiej pozycjonowany. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.